Jechać. Ale temperatura, uhu, cholera, 30 stopni od rana. O, dzień dobry. Dzień dobry. 10. Dojazd na 15. I tankowanie trzeba zrobić. Dobra, tankowanie po drodze. Nawigacja coś nam się nie przestawiła tak jak trzeba. Prawo, w lewo. Nie wiem, tam wyjechaliśmy do pełnej drogi. Chyba. Tak gorąco, że momentalnie się sprzęty grzeją. No. Też. Czemu nam kazał tu skręcać prawo? Kiedy widzę drogę prosto. Widzę niby w lewo, teraz tu każe nam skręcać. O, jest osiołek. Do głównej drogi. Uwaga na osiołka. Bo jak jebnie z kopytka, kurwa. To jebnie. Naprawdę to jest kraj kontrastów, kurde. No to leci na Rivierę. Wzdłuż Rivieri albańskiej. A nie tankujemy tutaj. Pojedziemy dalej. Zobaczymy. O, ruch powietrza jakiś. Ha, ha, ha. I bagienko z prawej, ty. Normalnie trzcinę widzę. Najważniejsze, że wyjechaliśmy. O, jak już ruszy, to już ruszy. O, coś nagrywają. Filmy, na... Filmy nagrywali. O kurwa, która uliczka? Czekaj, tam. Kurwa, 10 zjazdów z uliczek. O, McDonald's. Wersja light. McDrive. Ho, ho, szóstkę wrzuciłem. Riviera albańska, po lewej skałki. Aś mnie wystraszył, ty dziadzie. Aż podskoczyłem. A, była stacja, patrz, bo... A, dalej jeszcze zajedziemy. Denny, nie ma tragedii, nie? Nie, no jest najmniej. Tutaj to jest ten golem, którym chyba patrzyliśmy. Tak, dojeżdżamy do golem. O, fajnie. Chłodniczka nie było. No, gdzie te stacje tu są, wiesz. Ach, jest stacja, zjeżdżamy. Sam tankuj, może jak we Włoszech ten. Tak, tak. Hej. Hej sam. Benzin? Okej. Okay. 7 litrów mi weszło, ty. To co, małą albańską gumkę strzelimy? Widzę licznika. Muszę odpuścić. Eko jedziemy. Już jest rozsądnie. Gdzie te eko się uświeci? A, tu. Cholera, cały telefon mi licznik zasłania. Jesteście? Dobra. A, tu mam licznik, na nawigacji. Ale ktoś tam chce się ścigać z tobą. Ale zobaczcie, tutaj jest cały czas taka, wisi w powietrzu, taki ten. Nie ma przejrzystości powietrza stuprocentowej takiej, nie? I dym czuć jakiś. O, patrz, nawet snopeczki są jakieś, ze słomy. I robaków jakby mniej.
No, koniec ładnej drogi. Naprawdę, jak popatrzę na te góry tutaj, te górki, to kurde, no jaka prekada, taka szukę to wszystko rzucone. A naprawdę, kurde, to wszystko tutaj wygląda jak jakaś Afryka, ty. Co? Nie wiem, u mnie się nie ślizguje. Dużo kamienia jest tych, może, nie wiem. Faktycznie puszczają tych, co wjeżdżają. Może dlatego, że na długich jadę. No ja też. Trzeba nakurwiać na wszystkim, co się ma, nie? Całkiem jak u nas. Taka ta roślinność tutaj nie jest zielona, tylko żółta. A niby jest dobra, wiesz. Niby rośnie. Góry po lewej. Jedziemy albańską rivierą, niedaleko bynajmniej. Po prawej stronie mamy Morze Adriatyckie. Zobaczcie te drzewka przy drodze, jakie suche, tylko taki patyk, kurwa, z trzema listkami. Pierdziu. Ale tu wysuszone to wszystko jest. W motorze zobaczyć? Tak. 31. Mam nadzieję, że mi opona wytrzyma, kurczę, ta sportowa na tyle kilometrów, kurczę, w takiej temperaturze i po takiej drodze, że cały czas prosto. Taka bardzo sportowa, no jeszcze, wiesz, nowa praktycznie, bo nawet tam 2000 kilometrów miała. No, na tor powinna być, a nie tam na B. No wiesz, widzisz tu jakieś motory poza nami? Jest, na pompie, nie? Tak. Tu jest, to most, ty. Nie zwalniasz tylko most, ale... O ja pierdolę. Aby tu przepierdolił, wiesz, nie zauważył, nie strzelił, to by było, kurwa. Lot byś miał. Te paki, nie? No, kurwa. Nie wyszedł im mostek. No, mostek wyszedł im wyżej niż droga. Powietrze dmucha, ale nic nie studzi. No, jak byś wiedział. No, kurde. Koniec autostrady. Teraz będziemy jechać chyba już zwykłą drogą. Ciekawe, czy tam jeszcze obwodnicy nie było kawałka, której nie widać na nawigacji. Żniwa tutaj tak samo jak u nas, patrz. Jaki mamy dzień? Poniedziałek. Co robi się w poniedziałek w Albanii? Jeździ samochodem. Chyba tu tak bije. No, żar jest w cholerę, nie? No 30 tam parę stopni. My jesteśmy i tak w tą porę taką chłodniejszą trochę, nie? Tak, tak, wrzesień to już trochę chłodniej. Ale wiesz co jeszcze? Jest, spodziewałem się tutaj, że będą mieli jeszcze inną troszeczkę karnację. Uwaga, awaryjne włącza. Że to, że będą jeszcze ciemniejsi? Tak. Stajemy, korek. Wiesz co, mi się wydaje, że tutaj jest taki wszechobecny kurz. Tak. Nie? No.
Tak wyjechaliśmy. Patrzę na tą nawigację, mówię, kurwa, do 15 mamy jechać. No to teraz już wiem dlaczego. Tutaj cały czas prosto? Nie. Cały czas główną drogą. Później w prawo za 1,5 km. Dawaj, wal środkiem. Dziura? O, bunkier. Resztka bunkru. Jedziemy obwodnicą w ogóle, wiesz? Haha, fajnie. No. No generalnie droga szeroka, tak? Tylko jakby tu pasy narysowali i każdy by jechał podwójnie. Chociaż w jedną stronę. Prosto, prosto. To by było inaczej. No, Polska, Polska, Polska. Tutaj gaz odkręciłem na trójce, człowieku, i dupą zamiotłem. Za mocny masz ten motocykl dla ciebie, wiesz? Powinieneś jeździć, kurwa, 250. Policja stoi, chyba, albo budowlaniec. Tak, tu kierunków nie używają. Tu się jedzie na jakieś wyczucie troszeczkę. Polis. Sporo tej policji tak naprawdę, nie? No. Gdzieś już widziałem tam po drodze, tu po drodze zrobiliśmy stówkę. O, ale elektryka zajebista. O, pomstę do Boga, kurwa. To jakby się coś zajarało, ale w sumie nie ma chyba jakichś takich tych, nie? Nie, kurwa, widzi. Co to jedzie za jakiś czas? Trzykołowiec. Ale z niego... Fajeczka za okienko. No jedź. No jedź, a jak będzie skręcał tym, kurwa, no ciapkiem? No ja nie wiem, ale to szybciej byś to zrobił, niż on to pomyślał. To droższe paliwo jest. Jakaś kraksa. Ważne, żeby się, kurwa, nie zatrzymać. To Albańczyk z Albańczykiem. No, a kto inny? Jezu, jaki żar. Ile jest? 30 ile? 33. 33. Na motocyklach tu wszyscy jeżdżą, bez kasków, kurde. Czapeczka. Z daszkiem. Tędy, ale mi uciekłeś. Mi, kurwa, jeden blokuje. Kutafonik. O. Nie widzę cię, Denny. No co, ty nie widzisz mnie naprawdę? No, naprawdę. Ja sobie jadę te 40-35 na godzinę. Tylko, no kurde, aleś mi odjechał. Ale popierdalasz tutaj. Widzisz mnie? No, tam czapeczkę tylko, bo zaczyna się kaszczek. Ale jesteś 7 samochodów przed nami. Ale jedziemy cały czas do przodu, tak? Cały czas do przodu, tak. 8 kilometrów. To już na rondzie? W jakim rondzie? Znaczy się, o, by jeszcze ciężarówka wjechała. Ja jestem przed tą ciężarówką. A ja jestem za ciężarówką, nic nie wyprzedzam. Po prostu jadę. To, a tych samochodów to jest po prostu tam jeden na drugim. Także szok. No, widzę twoje światło. Podjadę trochę, jestem za ciężarówką teraz. Tego twojego leda to widać kilometr. No kochani widzowie, dojechaliśmy do trasy SH8, czyli tej właściwej. Jest to taka trasa wzdłuż Rywiery Albańskiej w górach. Bardzo ładna, widokowa. No zobaczymy, pokażemy wam jej kawałeczek. W sumie całą, bo całą mamy zamiar przejechać aż do samego końca, do Greków. Do Grecji. To będziemy robić jakiś przystaneczek, żeby rozprostować kości, czy jedziemy? Wiesz co, jedźmy na razie. Ja myślę, że rozprostujemy kości, jak będzie ładny widok. Dobra. Bo ja mam na razie wyłączoną kamerę, nic nie nagrywam. Dobrze, okej. Także po prostu jedźmy, delektujmy się drogą. Jestem skoncentrowany na temperaturze. No okej.
O, bez rękawiczek ty, jak fajnie. Uwaga. O, oh, shit. Co ja mam, podgrzewane manetki? Czemu one takie ciepłe? Bez rękawiczki, jak złapiesz człowieku. O, oh, shit. Toż one mają, kurde, niesamowite. Ty. Normalnie jest ciepła manetka. No jednak nie wjeżdżamy chyba na autostradę. Ale niekoniecznie, bo zobacz, to coś, że... Jakiś znak był. Że coś podbudowali. Ale jakie trzciny, ty. To trzcina może cukrowa jakaś, czy coś? Nie. O. A nie, ty, autostrada. O. Jak mi... Rękawiczki nie ubierasz? Ubiorę teraz, no. Trzymasz ją? Trzymaj. Trzymaj, żeby nie spadła. No dobra, Deny, podganiamy, co? Dobra. Ale jaka rzeka, zobacz. No. Zobacz. Ty, chyba sól tu kopią, co? Sól. Albo, no sól chyba kopią. Jakieś jezioro, co? Pewnie słone. Bo tutaj jest słone jeziora, chyba dwa są. Dlatego sól wydobywają, bo tam wyschło. A sól została w ziemi. Cholera. Może jest droga prosto, nie wiem. Mój to policja zostaje, bo będę mi zabił. Zatrzymują do kontroli. Czasami. Chłopaki na skuterach zapierdalają bez kasku. Bez kasku, bez niczego, nie? Bez kasku, blaczki i chłopcy tym co na nogach. Na plażę. Co tam? Straszysz? Przez rondo prosto. No, jakie ładne. Takie ładne, niebieskie. Ładne, nie? Niebieskie to jest. Lazówka. O, nie, po przejściu dla pieszych zapierdalają motorem, kurwa. I to R1-ka, ty. R1-ką bez Posłuchajcie, chłopaki, jak powinien chodzić motocykl. A Deny, gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Dobra. I koniec, paraliż. Kto jedzie? Ja jedzie. No ty i tak płynnie to przechodzi. No tyle, że bardzo wolno, nie? Ale płynnie, w sumie masz rację, nikt nie stoi. Ale powiem ci, że w takich dużych miastach, to jakby oni się trzymali reguł, to wszystko zakorkowane by było. No może masz rację, w sumie. Tak, ja się spotkałem właśnie, jak byliśmy w Peru, tam jest to milionowe miasta, nie? Aha. I chłopie tam jakby tak nie jeździli, to zapomnij, umarł w butach, tam byś kurde tydzień w korku. Jakie ładne miasta, zobacz w ogóle, tak jakbyś tutaj wypierdolił te wszystkie samochody stąd. I jak ci ludzie mieliby być ogarnięci, to zobacz jakie ładne miasto. Piękne osiedla, szerokie drogi. Jak z horroru, powiem. Flaga wymarła, wiesz, występi ludzkość i takie stare tylko kroki zostaną. Jak z tym, jestem legendą, o. A. Teraz, czarny, dobra? O, teraz druga część. Tak? Will Smith, no. Awaryjki, pach, wychodzisz, wysiadasz. Idzie kupować bajki. Albańskie miasta. W miastach trochę jest tak różnie. To chcesz gumę? Nie, tutaj to kurwa sprawo, pies ci wyjdzie, koń kurwa, albo ktoś ci wyjedzie po prostu. Patrzę, odbija. Prawo. Prawo, policja stoi, uważaj. O, jak ładnie tutaj, patrz. Cześć. Dobrze, tak ludzi, że się w tych korach nie jeździ, nie kosztuje człowieku. To jedziesz, jakoś jedziesz. Jakoś jedziesz, nie? Pa, jak tu ładnie, zobacz. Po lewej stronie gruzowisko i nowe bloki miejscami. Ale będzie, po prawej? Będzie San Francisco. Patrzcie, będzie San Francisco, piękne miejsce. Ty, to może tu staniemy?